Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek tutaj na moim kanale. Na początku oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, do zaznaczenia dzwoneczka, do komentowania. Takie reakcje jak najbardziej tutaj mile widziane. Temat bardzo poważny dzisiaj. Poważny do tego stopnia, że odczuwam, że bardzo wielkie działania w najbliższym czasie tutaj nastąpią. To, co Wam powiem, to jest jakby wynikiem nie tylko moich tutaj działań, przeczuć, ale też innych osób. O pewnych sprawach tutaj już mówiłem, w sumie o większości Wam mówiłem w starszych odcinkach, ale warto połączyć fakty, warto tu pomyśleć, stwierdzić nawet, co tu się wydarzy niebawem. Co Wam powiem, to że oczywiście też obserwuję inne kanały tutaj jasnowidzów. Oczywiście dla mnie największym autorytetem jest pan Krzysztof Jackowski. Ja zacząłem się zajmować tymi tematami dokładnie w kwietniu. Nagrałem swój pierwszy odcinek po swoich wizjach oczywiście, które bardzo były tutaj realne. Jestem przekonany, że te wszystkie poczucia to mają odzwierciedlenie w przyszłości. Obserwuję też inne kanały. Oczywiście kto nie wie, że takie kanały tam istnieją, no to no nie tylko pan Jackowski, ale też jest Jasnowidz Aron, Jasnowidz Wojciech Glanc, Jasnowidz Oskar. Ja tych kanałów tak za bardzo nie oglądam, aczkolwiek ostatnio powiem Wam dlaczego, tylko bardziej tutaj intensywnie zajrzałem na te kanały, no bo wyszła afera, ogólnie afera konkretna dotycząca tych jasnowidzów, bo wiele osób, coś jeszcze Wam powiem, wiele tych osób z tych jasnowidzów miało przeczucia, że dojdzie do jakiegoś tam wybuchu, dojdzie do czegoś na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi tam o okolice właśnie Libanu. No i pan tam Jackowski miał oczywiście tam swoje przeczucia, że coś się zacznie. Powiedział to w jednym z odcinków, tam oczywiście parę miesięcy wstecz. Pan Wojciech Glanc też miał jakąś tam wizję, też powiedział o jakimś wybuchu. No i wiecie, media podłapały tam tą wizję pana Glanca. Poszło to gdzieś w internet, poszło gdzieś w media w ogóle. No i opublikowali to. No i chyba to panu tutaj Jackowskiemu się nie spodobało. Napisał, że tam inne osoby uważają się tutaj za proroków, a powinny udowodnić, no bo on jednak się zajmuje, oczywiście jest profesjonalistą, bo zajmuje się poszukiwaniem zwłok, tak, zwłok. No i w tym jak najbardziej ma spore wyniki, wiele ciał odnalazł, sam chwalił się kiedyś, że takich ciał udało mu się przez 30 lat chyba odnaleźć 700, więc no w tym jest profesjonalistą. No i troszkę mu się może to nie spodobało, że tutaj jacyś jasnowidzowie akurat, że podłapali, dziennikarze podłapali wizję tutaj akurat pana Glanca i oczywiście ten kanał pana Glanca jest oczywiście bardzo dużo mniejszy niż pana Jackowskiego. No i tam napisał, że tam był trochę zdenerwowany, to akurat audycja była nad morzem. Coś tam, no powiedział tam parę słów oczywiście. No a pan Glanc tutaj tak to odebrał chyba, że to było do niego skierowane, nawet nagrał film, tam troszkę nieładnie się akurat, znaczy nieładnie, no troszkę go emocje jak najbardziej poniosły, no nie powinno tak być. No i właśnie po tym odcinku gdzieś mnie pokierowało na profil pana Glanca i obejrzałem ostatni odcinek, możecie zobaczyć ostatni odcinek, o którym zaraz powiem. Zobaczcie oczywiście też to, bo wiele osób mi tutaj zwraca uwagę, że te odcinki może nie do końca zawsze przygotowane, albo też brak jakichś konkretnych informacji. Ja Wam tutaj wielkich jakichś konkretów nie będę opowiadał. Mam wiele przeczuć na dalsze lata, na najbliższy czas. Powiem Wam w dzisiejszym odcinku, ale jeszcze chwilka, co nas spotka w czasie miesiąca, może 2 tygodni, może tygodnia, już nawet się to zacznie. Ale do rzeczy, bo troszkę się z tym bardzo rozwinęłem, że tak powiem. O co chodzi? Chodzi o to, że Ja nagrałem odcinek o swojej wizji odnośnie fałszywych wyborów, że miałem tą wizję z tymi wyborami, z panem Dudą, z panem Trzaskowskim. Pan Hołownia, który się włączył w aferę, tam była ta tablica, która mi się pokazała z wynikiem wyborów nawet. Opowiedziałem to w starszym odcinku, dalej nie będę drążył, kto chce to niech sobie wejdzie, fałszywe wybory, moja wizja. I twierdzę, że od tego zdarzenia się zacznie rząd sypać albo wyjdzie jakaś afera. Wyjdzie afera, to znaczy wyjdzie to na jaw i to będzie skutkowało rozpadkiem rządu. Opowiedziałem o tym. Z kolei pani Urszula, kurczę, nawet nie mogę tego dokładnie wszystkiego poszukać. Pani Urszula mi przesłała wizję pana Jasnowidza Tarocisty. Były to dwa opracowania. W tych opracowaniach bardzo dużo informacji odnośnie zdarzeń na kolejne 5 lat tam około było. Przypomnę tylko, o co chodzi, bo wiele osób tego nie oglądało. Kurczę, jakaś końska mucha. Chodzi o to, że był pierwszy tekst, był drugi tekst. Pierwszy tekst też zawierał informacje takie, które nie były umieszczone w drugim jakby w tym opracowaniu. Nawet nie wiem, który jest który, ale dobra, do rzeczy. Chodziło o to, a jest pierwsza, bo tutaj mam uzupełniającą. Pierwszy materiał to był pani Urszula, która pisała, że korzysta z usług pana Jasnowidza od wielu lat i 95% jej się sprawdza. No i tam było podane, że tu było o tej pandemii. Polskie zadłużenie. Jest ogromna dziura niewyobrażalna. We wrześniu katastrofa finansów publicznych. Będzie już nie do zatuszowania. Za 500 plus będzie można co najwyżej kupić worek kartofli każdemu z dzieci. Nie podaję wszystkiego, oczywiście, tylko to, co jest interesujące i ważne w tym odcinku. Ogromna inflacja, taka, że ludzie zaczną wspominać Barcelowicza. Ten rok 2020 to rok, w którym Polska będzie na ustach świata. Bo będzie do Argentyny, Wenezueli i Grecji niegdysiejszych porównywana. PiS upadnie na kolana. Ludzie zaczną urzędników skarbowych wyprowadzać za fraki, za ubrania i niszczyć ich komputery, podpalać gmachy. Ludzie będą bardzo rozgoryczeni. To ma być w ciągu tam 1,5 roku. No i tu jest o... nie wiem, czy chodziło o prezydenta. Że tam ktoś będzie uciekał do Wielkiej Brytanii, potem USA. W związku z sytuacją, że tutaj Rosja najedzie na Europę. Dobra, tu nie kończę i była wizja uzupełniająca. Aha, i tu jeszcze w tej pierwszym było takie coś, bo tutaj to na końcu jest, przepraszam bardzo. I takie zdanie. Ludzie mają panele z podłóg wyrywać, aby się grzać w niektórych częściach zachodniej Polski. Dużo mówił, dużo opisywał. Jakby pana ciekawiło, coś mogę więcej o tego pana wyprosić, jak się zgodzi oczywiście. No i co tutaj było? Tak, to było koniec. I tutaj wizja uzupełniająca. Panie Fryto, oto nowa uzupełniająca wizja Jasnowidza. Wybory wygra pan Rafał Trzaskowski, ale on nie będzie zaprzysiężony. Sprawa ta walnie się jako wyciek z ustaleń już na 3 do 4 tygodni po wyborach. Doprowadzi to do wielkich rozruchów w Polsce, a także w lutym 2021 roku do wyrzucenia Polski z Unii Europejskiej i ONZ, do podpaleń instytucji. Niszczone będą pomniki smoleńskie. Wydobywane płyty smoleńskie z murów i murali. Nienawiść do PiS. Ludzie będą wściekli, a to niesamowicie źli na obecną władzę. I to porozlewa się na Polskę. Coś bardzo poważnego. Ogień wybuchnie w pewnej telewizji publicznej. Ogień zapłonie. Wielu urzędników skarbowych będzie wyciąganych z gabinetów i niestety niedobrze traktowanych. Komputery będą niszczone. To stanie się od wybuchu zamieszek bardzo poważnych. 3 do 4 dni. Wszystko niczym piorun szybko się potoczy. Policja Aha, no dobra, muszę to dopowiedzieć. Policja wbrew pewności władzy wtedy władzy już po trzecim dniu od olbrzymich w całym kraju zamieszek powoli będzie coraz wolniej działać, coraz wolniej rozganiać ludzi, ale nie opowie się do samego końca za społeczeństwem. Po prostu zrozumie, że nie wiadomo już, kto stanie na czele państwa, więc nie warto ryzykować, nie będzie rozkazów. Albo inaczej, one będą, ale nie zostaną przekazywane. Partyjni bossowie władzy zaczną bardzo się kłócić, wręcz na jednym spotkaniu dojdzie do rękoczynów między nimi. Koniec Zjednoczonej Prawicy, samo rozwiązanie Sejmu. To stanie się niesamowicie niespodziewanie i mega szybko. Na tyle szybko, że nie będzie miał kto ogłosić nowych wyborów. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale nie widzę marszałka, pani marszałek w Polsce. Nie wiem dlaczego, będzie chaos. I wtedy tam rosyjski ambasador, dobra. Tu już jest o Rosji, o tym konflikcie. Ludzie zaczną rozwalać sklepy, upić markety, wielka inflacja, także za 500+ będzie można kupić dzieciakowi kilka kilogramów kartofli. Nie będzie opieki społecznej, prąd będzie wyłączany sztucznie, bo hordy z miast będą wyłączać to po wsiach, takie obrazy. Dobra, tak, powiedziałem wam przypomniałem wam moją wizję odnośnie wyborów, odnośnie moich przeczuć o spadku rządu. Tu macie przedstawione takie tylko fakty z tej wizji, wizji tarocisty, tu dokładnie od pani Urszuli. Pani Urszula mi to wszystko wysłała. I teraz tak, oglądałem wczorajszą transmisję pana Wojciecha Glanca. Kto chce, to niech sobie nawet zajrzy na jego kanał. Niech obejrzy sobie ostatni odcinek. Gdzie to mam? Zaraz wam powiem. Ostatni odcinek nawet nazywa się Nie czekajcie, pora działać. Jasnowidz Wojciech Glanc, tak się nazywa kanał na YouTubie. Transmisja z dnia 10 sierpnia 2020. Ogólnie pan Wojciech opisuje taką sytuację, że opisuje swoje zalecenia po wizji, którą miał, żeby kto może to wypłacać pieniądze, skąd, żeby wydawać te pieniądze, jeżeli macie jakieś cele, to wydawać jak najbardziej te pieniądze na jakieś cele, czy cele na potrzeby, ponieważ jego sen proroczy był taki, że miał przedstawiony, czy też warto rozłożyć taki sen na jakieś czynniki pierwsze, ale to nie będziemy dzisiaj o tym mówić, no bo nieraz jest tak w snach, że to jest taka symbolika, nieraz to daje odzwierciedlenie jednej jakby sytuacji w wielu sytuacjach, no trzeba to sobie dobrze wytłumaczyć, opowiem tak. No i on widział taki budynek banku, jednego z banków w Polsce, jakby po prostu grząsł, jakby upadał, czy jakby się pogrążał w błocie, aby upadał ten budynek w bagnie. Akurat pan Wojciech mówił tutaj, że ma przeczucia, że to chodzi nie tylko o jeden bank polski, tylko o wszystkie banki i miał przeczucie takie, żeby wypłacać gotówkę. No więc, jeżeli 10 sierpnia, tutaj akurat pan Glanc miał taki sen proroczy, bo to była, mówi, że to już potem wizja i tam jakieś przeczucia miał, bo to wszystko miało taki sens. To się wszystko układa w jedną całość, to jest taka jedna układanka. Moje przeczucia akurat z dzisiejszego dnia, tak sobie też myślałem na tym bardzo intensywnie, że akurat o tych wyborach mnie to tam bardzo ten temat jakoś mi to chodzi po głowie mocno odnośnie tej afery rozpadku rządu, ale mam przeczucie, że też to niebawem to nastąpi i to w przeciągu może dni, może tygodni, ale nie więcej niż połowa września, koniec września, no bo to wszystko, mówię, pasuje w jedną całość. Oczywiście, kto nie chce, to nie musi w to uwierzyć, ale tutaj macie czarno na białym te wszystkie przeczucia z trzech kierunków. Tutaj od jasnowidza, od pani Urszuli, moja wizja i pana Wojciecha Glanca. Zapraszam naprawdę, zobaczcie sobie tą transmisję z dnia wczorajszego. Ja też wam mówię, że oczywiście wypłacanie gotówki z banków to jak najbardziej, tylko że liczmy się z tym, że jeżeli pieniądz straci gwałtownie wartość, no to nie wiem, co wam da waluta w formie tutaj materialnej, która jest no, niezdatna do użycia. Więc można by to gdzieś wymieniać na jakieś obce waluty, przewalutować środki na koncie, no nie wiem. Sam nie jestem tutaj jakimś dobrym znawcą tym, czy jak to tam, w tym temacie, ale mam dla Was wskazówki. Jeżeli w najbliższym czasie wystąpią jakieś czynniki, jeżeli coś stanie się, jeżeli odnośnie tych wyborów, jeżeli coś wyjdzie na jaw, bardzo duże jakieś zamieszanie w rządzie, odnośnie wyborów, odnośnie jakichś dziwnych spraw, dziwnych jakichś tematów utajnionych przez rząd, ale to bardzo mocno wypłynie w mediach, jeżeli to zobaczycie. Tak samo, jeżeli zaczną się pojawiać jakieś sygnały o katastrofie tutaj finansów publicznych, mówię o najbliższym czasie, nawet mówię, chodzi o najbliższe dni, o najbliższe tygodnie, 2 tygodnie, 2–3 tygodnie, może 4. Jeżeli coś się zacznie dziać, to nawet sobie tutaj takie coś opisałem, że wtedy ta sytuacja może po prostu pójść jak taka kula śnieżna, więc apeluję, sam się do tego też tutaj, jak powiedziałem w innych filmach, o przygotowania do tej wojny, do tego wszystkiego. Ja już jestem częściowo przygotowany. Jeżeli chodzi o tę pierwszą część, bo tutaj pierwszą część napisałem sobie o żywności. Ja akurat tego tutaj jeszcze nie robiłem po prostu. Nie robiłem żadnych zapasów, niczego. Ale jeżeli się stanie taka sytuacja, bądźcie po prostu wrażliwi na co to się dzieje wokoło. Jesteście na tym kanale, inne osoby obserwują inne kanały też rzeczywiście, tylko ja troszkę to wszystko sobie porównuję i Wam przedstawiam tak bardziej czysto akurat w tym odcinku. Jako taka wskazówka, że jeżeli coś takiego wyjdzie, to naprawdę zróbcie sobie jakiś magazyn jakiś w domu, gdzieś tam w piwnicy. Zróbcie sobie zapasy takiej suchej żywności, jakiejś, nie wiem, konserw, czegoś, coś, co może być przechowywane przez rok, 2. Tak samo warto, jeżeli ktoś ma ogród, jeżeli ktoś ma jakieś takie, jakąś działkę czy coś, to nawet się zapatrzyć jakieś nasiona po prostu warzyw tutaj, jakichś roślin. Warto to zrobić, naprawdę. Tak samo, jeżeli ktoś choruje, to zrobić sobie zapasy leków. Możecie sobie wejść na inne kanały, nie chodzi o jasnowidzów. Ja obserwowałem dużo filmów, znaczy widziałem dużo filmów odnośnie Wenezueli. Film oglądałem już rok temu, chodzi o kanał Bez Planu. Możecie sobie wpisać, lubię kanały podróżnicze, jest tam ten prowadzący, Bartek bodajże, prowadzi kanał Bez Planu, jest to fantastyczny kanał, fantastyczny człowiek. Wiele czasu spędził w Wenezueli. To, co tam się dzieje, to po prostu może być to odbicie tego, co może się stać w Polsce. Tam naprawdę jest katastrofa po prostu. Tam pieniądz żadnej wartości nie ma i no, długo by o tym opowiadać. Katastrofa po prostu kompletna kraju. Jeżeli, co jeszcze możecie zrobić? Jak najbardziej jakieś zakupy. Co się da? Co byście chcieli? Co macie w planach kupić? Zróbcie to, jeżeli takie sytuacje nastąpią, to naprawdę, to nie ma co na to patrzeć, że macie tą gotówkę czy coś, ale warto to po prostu wydać, warto zrobić takie zakupy na dłuższy czas. I idąc dalej, ja sobie porównuję taką sytuację z tymi, jak to, co to było wtedy, to było 2 lata temu albo 3, były takie wielkie wichury u nas w Wielkopolsce. Były pozrywane linie energetyczne i nie mieliśmy prądu u nas w domu przez 6 dni. Przez 6 dni nie mieliśmy prądu. I było tak, że naprawdę było kiepsko. Ja mam oczywiście akwarium dosyć duże. Problem był z nie tyle dogrzaniem wody, bo dosyć ciepło było, to był sierpień. Nie było problemu z dogrzaniem wody w akwarium, ale był problem taki, że nie działał filtr powietrza, no filtr jako tako wody, który też napowietrza wodę, no i bałem się bardzo o to, że te po prostu te rybki tam wszystkie, to wszystko padnie, no bo z powodu braku tlenu, a taka woda, która jest dosyć ciepła, no to też traci jakoś ten tlen, a jest to problem i kiedyś to przechodziłem. Nie było 6 dni prądu. Wielki problem w sklepach. Agregaty w wszystkich marketach były wyczepane. Na końcu było tak, że agregaty nawet te za 3–4 tysiące w marketach tutaj w Poznaniu, w Castoramie czy tam w Obi, wszystkie były wyprzedane totalnie. Ludzie wszystko wykopywali na umór, więc sobie porównajcie tą sytuację. Druga sytuacja taka była ostatnio, jak były tutaj te zakazy, sklepy pozamykane, centra handlowe. Słuchajcie, chciałem zrobić jakiś mały remont w domu, nie mogłem po prostu pojechać do sklepu, nie mogłem kupić farby, nie mogłem kupić nic. Dostawy były zablokowane, nawet jak otwarli sklep, to ludzie tak się rzucili, że te wszystkie tańsze produkty, jeżeli chodzi o takie średnia półka, farby na przykład, to wszystko było totalnie wykupione. Pamiętam, jak malowałem tutaj sufit czy coś, to musiałem kupować farby w 3-litrowych tutaj puszkach, jakieś kupować nawet mniejsze, gdzieś to urabiać, dorabiać. Nie było nic, nie było nic, więc potrzebowałem sobie kupić akurat kiedyś też buty, to było też w okresie tej pandemii, tych pozamykania sklepów, czy tam jakąś odzież. Problem, bo nie mogłem po prostu do sklepu pojechać. No i to jest taka minimalna sytuacja, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć. Więc jeżeli ktoś ma jakieś środki finansowe, takie bardziej, co można by ulokować, znaczy wydać. Takie osoby, no to mogłyby też, można by na przykład sobie gdzieś kupić jakieś agregaty prądotwórcze, można by sobie, jeżeli ktoś ma jakieś beczki większe, ja nawet takich beczek nie mam, nie mogę tego zrobić, ale chciałbym taką beczkę sobie z jedną, dwie, no zależy co tam potrzebujecie, na przykład beczkę sobie odłożyć gdzieś, zmagazynować, taką 200-litrową ropy na przykład, jeżeli potrzebujecie, coś takiego, no wiecie o co chodzi, żeby być niezależnym. Jeżeli ktoś ma ogrzewanie w domu piecem, to warto sobie zrobić zapas opału już teraz, naprawdę. To jest bardzo ważne i... No i co, no? Co ja mogę tu powiedzieć? No, sami wiecie jak działać, sami wiecie co robić. Jeżeli nastąpią takie sytuacje, to apeluję jeszcze raz, żeby działać, żeby mieć to na uwadze. Wiele osób tak nie zrobi, no i nie będzie po prostu przygotowanym na to wszystko. To tyle w dzisiejszym odcinku, troszkę się tutaj rozkręciłem, ale jest to ważne i w jutrzejszym odcinku, co jeszcze mogę powiedzieć, właśnie w jutrzejszym odcinku pojawią się informacje takie małe, tylko krótkie informacje odnośnie wizji tutaj Iwony. O Iwonie jeszcze powiem więcej w kolejnych odcinkach, no bo też sobie notatkę zrobiłem, wczoraj rozmawialiśmy, pisaliśmy dokładnie na pewnym komunikatorze. No i też Iwona tutaj mi wspominała, tam jest więcej już informacji. W jutrzejszym odcinku tylko powiem tak troszkę, ale w kolejnych będzie dużo więcej. Wizje dotyczące Jerozolimy, jakichś tam czołgów, nawet mundurów żołnierzy. Tutaj Iwona mówiła wzgórza Golan. Bardzo ciekawe informacje. O tym powiem więcej w kolejnych odcinkach. Jak Wam powiedziałem kiedyś, ostatnio akurat, o tym, że te wszystkie wizje takie tych większych jasnowidzów światowych, te które powstały w tam dawnych latach, nawet chodzi o Pismo Święte, to wszystko, to trzeba tak naprawdę rozszyfrować, trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze, trzeba mieć też taki klucz do tego. Ja ten klucz jakby już sobie opracowałem. Jeżeli macie bardzo szerokie spojrzenie na świat, na te wizje, na te czynniki, które mają nastąpić, no to można sobie po prostu uzmysłowić, jak co dokładnie nastąpi. Ja już wiem w większości co będzie, mam pewne przeczucia, bardzo szerokie, to dopiero przyjdzie czas, będę to powoli ujawniał. Aczkolwiek mam problem z dwoma państwami, bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o USA, jeżeli chodzi o Europę, Polskę, Francję, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, wiem dokładnie co mniej więcej wydarzy się. To celowo nie jest przekazywane w przepowiedniach, to nie jest mówione dokładnie tak się stanie. Są tam to są takie rebusy, takie zaszyfrowane informacje, no żeby po prostu rządy jakichś krajów, czy jak to nazwać, organizacji nie mogły tego wykorzystać przeciw tutaj ludzkości. Większość wiem. Czego nie wiem? Nie wiem tylko dokładnie, ale to proszę nie pisać w komentarzach. Proszę o wysłanie wiadomości prywatnej, jeżeli ktoś wie coś więcej ode mnie, bo to dopiero, ja to dopiero opracowuję sobie i myślę, jak to ma nastąpić. Chodzi mi o Rosję. Jeżeli chodzi o Rosję, to Nie chodzi mi o konflikt z Chinami, który ma nastąpić, tylko mi chodzi bardziej, jak militarnie Rosja będzie związana tutaj z Europą. Jakie czynniki wystąpią lub nie wystąpią w razie jakiegoś konfliktu, na przykład Niemiec albo innych krajów w Europie z Rosją. Tego nie wiem. Drugiej rzeczy, drugich zdarzeń związanych z tym, jakich nie wiem, jeszcze nie wiem po prostu. Mam nadzieję, że to niedługo sobie jakoś uzmysłowię i bardziej będzie to dla mnie czyste. To sprawa Niemiec. Są pewne przesłanki, że Niemcy zostaną zniszczone w jakiejś wojnie, że wybuchnie tam bomba jądrowa. Na końcu, że zostaną Niemcy zalane wodą, ale jest to bardzo nieczyste. Jest to bardzo zakamuflowane. Też tego nie wiem. Nie wiem dokładnie po prostu. Nie mam tutaj informacji. Kurczę, no jeszcze muszę sobie dać czas, jeszcze sobie muszę porównać parę faktów. Jeżeli macie wy jakieś wizje, jakieś przeczucia, co tu się może stać, jak może dojść do wojny, w której Niemcy wezmą udział, czy nastąpi konflikt, nie wiem, Niemcy, Rosja, piszcie mi wiadomości prywatnej na mój e-mail. Nie piszcie w komentarzach, ale piszcie wiadomości prywatnej. No tutaj mam dylemat po prostu. Są tam przepowiednie, że Niemcy zostaną wciągnięte w wojnę na Bliskim Wschodzie przez USA, oczywiście, ale no mówię, no to jest wszystko zaszyfrowane, no tego jeszcze nie wiem. Inne zdarzenia, ten cały potop, to wszystko, już mniej więcej wszystko wiem, ale tego nie. Jeżeli możecie pomóc, to piszcie. To tyle, bo troszkę hałas. Dziękuję za oglądanie, no i oczywiście też subskrybujcie kanał. Subskrybujcie, wpadajcie, piszcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i do zobaczenia.